Ja ciągle jeszcze nazywam się Mirosław Matyja. Ja reprezentuję Instytut Demokracji Bezpośredniej i dzisiaj chciałem Państwu trochę opowiedzieć na temat demokracji, a w szczególności demokracji bezpośredniej. Tematem mojego wykładu jest demokracja bezpośrednia w Polsce, czy to jest utopia, czy to jest szansa. Ten typ demokracji wielu ludzi postrzega jako utopię. Zastanowimy się w ciągu najbliższych kilkudziesięciu minut, czy to jest rzeczywiście utopia. Ale w ogóle chciałbym zacząć od demokracji, bo my ciągle na co dzień słyszymy to słowo demokracja, taka demokracja owaka. Ktoś walczy o demokrację, szczególnie dwa tygodnie temu przed wyborami słyszeliśmy, że była istna walka o demokrację. Nie wiadomo było, do kogo ta demokracja należy, czy to jest nasza, czy to jest wasza demokracja. Słyszymy na co dzień takie słowa jak demokratyczny porządek, demokratyczne reguły gry, bronimy demokracji, walczymy o demokrację i tak dalej, ale czy myśmy się kiedykolwiek zastanowili, co to jest właściwie ta demokracja? Czy to jest ten ustrój panujący w Polsce, czy to jest ten ustrój panujący na przykład w Stanach Zjednoczonych, prezydencki albo prezydencko-premierowski we Francji, a może kanclerski w Niemczech? W każdym razie politycy, szczególnie politycy, posługują się tym słowem demokracja non-stop. Oni wykorzystują to słowo do swoich celów, oni nawet dezawuują, mógłbym powiedzieć to słowo, a wręcz prostytuują to słowo. Tymczasem demokracja, to pojęcie demokracja, ono nie jest bliżej zdefiniowane. I tutaj leży problem, dlatego że łatwo się czymś posługiwać, jakimś słowem, które nie jest do końca zdefiniowane. I tutaj mamy taki paradoks sytuacji, dlatego że, szanowni Państwo, nawet istniały liczne próby zdefiniowania demokracji. Ja tutaj wymienię na przykład takich znanych filozofów albo politologów jak Józef Schumpeter, który uważał, że demokracja to jest tylko taki ustrój polityczny, który składa się z przedstawicieli i oni podejmują decyzje w imieniu społeczeństwa. Sartori, Włoch, również filozof szedł w podobnym kierunku. Również Schmitter czy Terry Carl, to są również filozofowie, politolodzy, którzy uważali, że demokracja bezpośrednia, demokracja to jest jedynie taki system polityczny, który polega na władzy przedstawicielskiej. A wybitny filozof austriacko-brytyjski Popper poszedł jeszcze dalej, bo on powiedział, że w rzeczywistości w systemie demokratycznym nie rządzi lud, lecz rządzą rządy, czyli jego definicja ma charakter antydemokratyczny. I to jest, co jest ciekawe tutaj wśród tych filozofów i wielkich politologów, że oni te definicje formułowali w okresie, gdy demokracja bezpośrednia już dawno istniała i funkcjonowała w Szwajcarii i w księstwie Liechtenstein. I tutaj oni po prostu w tych definicjach, oni zignorowali demokrację bezpośrednią. I to jest właściwie dla mnie osobiście niezrozumiałe. Ale my moglibyśmy się pokusić o definicję demokracji. W ogóle o co chodzi w demokracji? Według mnie pierwsze to jest określenie typu ustroju politycznego, polityczno-społecznego, w którym całe społeczeństwo sprawuje władzę. To jest istotne. A druga sprawa to jest określenie takiej funkcjonalności ustroju politycznego, który niesie za sobą równość, sprawiedliwość i wolność. I to jest istotne. Oczywiście od razu ktoś powie słusznie, że równość i sprawiedliwość jest w danym społeczeństwie niemożliwa i będzie miał rację. Natomiast walczymy o ten trzeci element, o wolność. O wolność. O wolność do samostanowienia, o czym mówi już, jakby nie było, nawet Ewangelia. Dlatego istotna jest ta wolność demokracji, ale tak próbując zdefiniować w ogóle demokrację, to by trzeba było powiedzieć, że to jest taki system polityczny, w którym organy państwowe i lokalne funkcjonują optymalnie, funkcjonalnie dla obywateli z jednej strony oraz z drugiej strony
system polityczny, w którym obywatel jest maksymalnie wciągany do procesu decyzyjnego. I to są właściwie te dwa elementy funkcjonującej demokracji. I te dwa elementy właściwie one nie są odzwierciedlone w ramach tych demokracji parlamentarnych, które my znamy z Europy, z Polski, właściwie prawie z całego świata. Jak to jest w Polsce? Bo dlaczego tutaj szukać różnych przykładów niemieckich, francuskich, jeśli my tutaj możemy operować przykładem Polski? Otóż w Polsce jest tajemnicą Poliszynela, że zaufanie obywateli, Polek i Polaków do polityków i do instytucji państwowych maleje z dnia na dzień. I to jest fakt. Państwo polskie jako instytucja polityczna, w którym panuje tak zwana demokracja parlamentarna, albo powiedziałbym po prostu parlamentarno-elitarna, ono przestaje funkcjonować, ono powoli staje się bankrutem, ze względu na to, że demokracja, jakby ją nie zwał, ona nie jest respektowana. Przyczyną tego jest niewątpliwie niedemokratyczna ordynacja wyborcza, która sprawia, że społeczeństwo nie czuje się odpowiednio reprezentowane. Bierne prawo wyborcze jest naruszone albo nie funkcjonuje w ogóle. Natomiast partie polityczne, które miały być ponoć z definicji pomostem pomiędzy organami państwowymi i obywatelem, one nie spełniają tej roli. One się odwołują raczej odgórnie do mediów, bardziej do mediów niż do obywateli. W ten sposób unikają tych bezpośrednich struktur komunikacyjnych z obywatelami. I to jest właściwie wielka szkoda. Traktują obywateli jako wyborców raz na 4 lata, a pomiędzy wyborami obywatel jest traktowany marginalnie, instrumentalnie i jest spychany do przysłowiowego konta. I tutaj obserwujemy całkowity brak pożądanego udziału obywateli w procesie politycznym, w procesie polityczno-decyzyjnym. Tego nie ma w Polsce i tego właściwie nie było przez ostatnie 30 lata, albo nawet powiedziałbym przez ostatnie 200 lat. Dlatego, że pamiętamy o zaborach, wiemy jak to było w okresie zaborów, wiemy jak myślimy o dwóch wojnach światowych, o sowietyzacji polskiego państwa i wreszcie o tej nieszczęsnej semidemokracji w Polsce, bo ten system, ja osobiście nazywam systemem semidemokratycznym, czyli połowicznym, chodzi mi o połowiczną demokrację. Można to również nazwać demokracją fasadową, demokracją wyborczą, dlatego że ona ma miejsce mniej albo więcej raz na 4 lata, albo po prostu demokracją parlamentarną, elitarną, dlatego że ten parlamentaryzm przerodził się w pewien system, który jest dominowany elitami politycznymi i ekonomicznymi. Państwo o tym wie, państwo jako instytucja o tym wie i wykorzystuje tą sytuację w Polsce, definiując w sposób bardzo prosty i mało subtelny wolność. Tutaj wracam do wolności. Właściwie ta wolność w Polsce jest definiowana jako zapewnienie ludziom konsumpcji, zabawy i pracy. I nic więcej. Bo prawdziwej wolności tutaj nie ma mowy. Myślę o wolności do samostanowienia, o wolności do decydowania o własnym losie. Styl uprawiania polityki jest o wiele ważniejszy niż treść polityki. I tutaj dochodzimy do sytuacji, gdy partie polityczne walczą właściwie o wyborców, o czym już mówiłem, a nie o dobro obywatela. Tymczasem nie zapominajmy o jednym, i to jest istotne, że współrządzenie państwem przez obywateli dla obywateli, to jest teoria, ale tak powinno być, to nie jest jałmużna. To nie jest absolutnie żadna jałmużna od rządzących dla rządzonych, tylko to jest demokratyczne prawo suwerena obywateli i, powiem prowokacyjnie, pracodawcy. Dlatego, że społeczeństwo jest pracodawcą polityków. To jest bardzo istotne, o tym się zapomina. A dlaczego się o tym zapomina? Bo istnieją pewne przyzwyczajenia. To jest zjawisko socjologiczno-psychologiczne, że
pewnym sensie przyzwyczajamy się do danej sytuacji i wydaje się nam, że tak powinno być i że to jest właśnie demokracja. Tymczasem to jest nieprawda. Trzeba stanąć z boku i popatrzeć trochę z dystansu na to, co się dzieje. Ale wróćmy do demokracji, do tej nieszczęsnej demokracji. Demokracja to nie jest coś takiego, co jest nadane z góry, co jest, to nie jest ustrój panujący ponad ustrojami. To nie jest coś, co jest po prostu. O demokracji trzeba non-stop walczyć. Demokracja nie jest stabilna, ona nie jest idealna. Dlaczego? Dlatego, że zawsze w każdym społeczeństwie będzie większość i mniejszość. Jesteśmy różni, mamy różne poglądy. Dlatego mówimy bardzo chętnie o pluralizmie demokratycznym. Pluralizm demokratyczny to znaczy akceptacja poglądów. Różne poglądy, różni ludzie, różne ugrupowania i tak dalej. I to jest właśnie ta walka, aby szukać tego konsensusu, szukać tej ugody. To są konsultacje, to jest dialog społeczny. Demokracja to jest ciągła walka dzień w dzień. I mi się wydaje, abstrahując od tych wszystkich definicji, które wcześniej wymieniłem, tych wielkich filozofów i politologów, mi się wydaje, że definicja demokracji najbardziej chyba skuteczna, ale jednocześnie banalna. Ta definicja pochodzi od Abrahama Lincolna, który w połowie XIX wieku powiedział, że demokracja to są rządy ludu, przez lud i dla ludu. I to wszystko. Ale jak już powiedziałem, nie ma na świecie idealnej demokracji, ani w USA, ani we Francji, ani w Niemczech, ani nigdzie indziej. Mimo to, że wszystkie państwa, bo prawie wszystkie państwa na świecie uważają się za demokratyczne. Szanowni Państwo, Jemen jest demokratyczny, Korea Północna jest demokratyczna, Rosja jest demokratyczna, USA są demokratyczne, Polska jest demokratyczna. Łatwo to powiedzieć, prawda? Gorzej jest realizować w praktyce. Ustrój bezpośrednio demokratyczny w Szwajcarii, on też nie jest demokratyczny i on też wymaga różnych poprawek. Niemniej jednak według mnie osobiście on jest najbardziej skutecznym systemem. Istotne jest w ramach demokracji, aby konsekwentnie egzekwować założenia danej formy demokracji, aby brać pod uwagę historię państwa, sytuację geopolityczną, i przede wszystkim, to jest istotne, rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego, które ten rozwój na przykład w Polsce pozostawia bardzo wiele do życzenia. A to ten rozwój społeczeństwa obywatelskiego on jest bezpośrednio związany z kulturą polityczną. Kultura polityczna to jest po prostu zestaw norm, zestaw pewnych wartości, postaw, wzorców, ale przede wszystkim umiejętność komunikowania, umiejętność konsultacji, rozmowy i tak dalej. Aż się prosi, żeby tutaj przytoczyć przykład tej debaty przed wyborczej w Polsce w telewizji. Ta kultura polityczna pozostawiała w ramach tej debaty bardzo wiele do życzenia. I tutaj właściwie jeśli mówię o kulturze politycznej, mógłbym powiedzieć, że właśnie nie o to chodzi, co widzieliśmy albo słuchaliśmy w tej debacie. Społeczeństwo obywatelskie i kultura polityczna to są dwa pojęcia, które są ze sobą powiązane i które się uzupełniają, które się zazębiają i które działają na zasadzie sprzężenia zwrotnego. Bez rozwiniętego społeczeństwa obywatelskiego, a więc społeczeństwa uczestniczącego, aktywnego, świadomego, nie rozwinie się kultura polityczna i bez kultury politycznej, czyli bez tych wartości, nie rozwinie się nigdy społeczeństwo obywatelskie. Demokracja i konflikt, one są bardzo powiązane. I właściwie te konflikty, które pojawiają się codziennie na każdym kroku, należy je rozwiązywać tylko w ramach odpowiedniej kultury politycznej. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest, dlaczego teraz o tym mówimy i właściwie dlaczego w ciągu ostatnich lat widzimy ten problem kryzysu demokracji. Myślę tutaj oczywiście o demokracji parlamentarnej. Bo jeśli mówimy o demokracji, myślimy automatycznie, ale niesłusznie o demokracji parlamentarnej. Otóż problemem wydawało się, że
demokracja parlamentarna jako wynalazek XX wieku, że to już tak zostaje na zawsze. Państwa demokratyczne rozwinęły się na zachodzie Europy po II wojnie światowej. W latach 60. dołączyły ostatnie państwa dyktatorskie, a więc Portugalia, Hiszpania, Grecja. Następnie otworzyła się Europa Wschodnia i również tam podjęte zostały próby, powiem, wprowadzenia demokracji parlamentarnej, które są te próby kontynuowane po dzień dzisiejszy, ale jednocześnie nastąpił proces globalizacji. I ten proces globalizacji, on ponoć miał być przychylny demokracji. Mówiło się i to powszechnie i głośno, że globalizacja ma wspierać demokrację, ma eksportować demokrację. Co zostało z tego eksportu? Boże drogi, z tego eksportu został eksport towarów z Chin do Europy. I niewiele więcej. Globalizacja spowodowała rozwój wielkich korporacji, prywatnego biznesu, międzynarodowego lobbingu. Te wielkie korporacje, prywatny biznes, one zaczęły oddziaływać na politykę, czyli sytuacja się zmieniła. Ta partycypacja polityczna, która miała mieć kontrolę nad ekonomią, no straciła tą kontrolę nad ekonomią. Ekonomia zaczyna już od dawna kontrolować politykę, kontrolować demokratyczne struktury w demokratycznych państwach. Dochodzi do sytuacji, że potężne korporacje, potężny biznes są w stanie nawet kupić ustawę. Dochodziło do i dochodzi nadal do przenikania się elit ekonomicznych i politycznych. Dochodzi do wymieszania się tych elit i jesteśmy w sytuacji, że globalizacja stała się problemem dla demokracji. I te państwa demokratyczne, które same siebie uważają za demokratyczne, przestały nimi być de facto. Tylko problemem jest to, że one jeszcze o tym nie wiedzą. Większość z nich rozwinęła w ten sposób, pod wpływem globalizacji, pewien, powiedzmy, zboczony, przepraszam, rodzaj demokracji, czyli właśnie semidemokracji. Polska jest niestety transparentnym przykładem tego zjawiska. Tak już powiedziałem, w naszym kraju następuje spadek zaufania do instytucji państwowych, co jest normalne, spadek zaufania do partii politycznych, które przestały być tym pośrednikiem, jeśli kiedykolwiek były, między instytucjami państwowymi i obywatelami. Do tego jeszcze doszło rozszerzenie Unii Europejskiej, która ponoć również miała być panaceum na wszystko. Na wszystko się mówi, nie wiadomo dokładnie na co. I do rozrostu ponadpaństwowych reguł działania i rozrostu ponadpaństwowych kompetencji, czyli następuje przenoszenie kompetencji z poziomu narodowego na ponadnarodowy. To również blokuje rozwój demokracji, bo nie może być inaczej. Unia Europejska przestaje być konfederacją, staje się w coraz większym stopniu federacją. Decyzje podejmowane są w Brukseli albo w Strasburgu, które mają wpływ i bezpośrednie przeniesienie na decyzje państwowe, które de facto państwa de facto nie mają na to wyjścia. I w tym momencie instytucje państwowe przestają jeszcze bardziej być wiarygodne. I w tym kontekście jeszcze bardziej osłabia się fundament obywatelskości i tutaj dochodzi do pewnego rodzaju buntu społeczeństwa. Tylko społeczeństwo jest jeszcze ciągle w pewnym sensie pogubione, zagubione i nie wiadomo już, czy głosować na tą partię, czy głosować na inną partię, bo innej opcji nie ma. Brakuje tej opcji bezpośredniego kierowania, współrządzenia państwem. Niemniej jednak powstają ruchy obywatelskie, rodzą się ruchy obywatelskie. Na przykład we Wrocławiu powstał Ruch Wolnych Ludzi. Te ruchy próbują coś zmienić, ale one są niestety ciągle jeszcze słabe, one są niestety ciągle jeszcze kruche, one szybko się rodzą. Nie myślę tutaj o wolnych ludziach
jeśli powiem, że gasną szybko, ale niestety są nietrwałe i często popełniają te same trzy błędy. To znaczy próbują modernizować już dany system, aktualnie istniejący system, po pierwsze. Po drugie, kreują bardzo szybko przywódców, liderów. I po trzecie, za szybko są skłócone. Ja podam taki przykład. Jeśli na szczeblu państwowym, myślę na przykład z jednej strony o Koalicji Obywatelskiej, z drugiej o PiS-ie, Prawie i Sprawiedliwości, jeśli tam jest jakaś dziwna walka, do kogo należy demokracja, to w tych ruchach obywatelskich wytwarza się, mam takie wrażenie, może się mylę czasami, walka, do kogo należy ta koncepcja, nowa koncepcja, na przykład jeśli chodzi o demokrację bezpośrednią. Ale te ruchy powstają i to jest ważne. Nie można czegoś krytykować, jeśli ktoś coś chce zmienić. I te ruchy prześcigają się w oryginalności propozycji, jak na przykład demokracja bezpośrednia, następnie zasada subsydiarności, pomocniczości, system partycypacyjny i tak dalej, i tak dalej. Niemniej jednak osobiście ja bym się pokusił o postawienie diagnozy dla tej polskiej choroby. Ta polska choroba nazywa się właśnie niedoskonała demokracja, semidemokracja, albo powiedzmy sobie brutalnie brak demokracji. Po pierwsze, według mnie pierwszym problemem jest niedemokratyczna ordynacja wyborcza. Niedemokratyczna ordynacja wyborcza, która nie pozwala przeciętnemu obywatelowi na kandydowanie, indywidualne kandydowanie do niższej izby parlamentu, a więc do Sejmu. Nie pozwala mu na to, dlatego że ustawa, która stoi o dziwo ponad konstytucją, a więc kodeks wyborczy, wyklucza taką możliwość. Ordynacja wyborcza, na podstawie której wybieramy, jakby nie było najważniejszy, organ państwowy, a więc Sejm. Przez to, że głosujemy na listy partyjne, ten organ traci na wartości moralnej, fachowej, intelektualnej. I dochodzi do tego, że ten organ staje się karykaturą parlamentu. Drugim problemem jest postkomunistyczna, sprzeczna ze sobą, niedoskonała, przestarzała i lekceważona Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Konstytucja, która powinna być ustawą ponad ustawami, która powinna być polityczną Biblią, która powinna być naszym drogowskazem, jakby nie było, ona staje się nic nieznaczącym tekstem wobec wielu wszechmocnych ustaw. Dlatego, że ustawy stoją ponad konstytucją. I wreszcie ostatni problem to jest brak aktywnego współudziału obywateli w procesie decyzyjnym. I tutaj już jesteśmy wreszcie przy demokracji bezpośredniej. Brak możliwości współdecydowania przez obywateli, zarówno na szczeblu lokalnym, samorządowym, jak i na szczeblu państwowym. Czyli po prostu mniejszość rządzi większością, a nie na odwrót, jak właściwie powinno być, żeby większość rządziła mniejszością. I to są te trzy podstawowe problemy. I teraz zadajemy sobie pytanie, jak to zmienić, czy można to zmienić, czy jest to możliwe. Nie da się tego zmienić, to jest niemożliwe, dlatego że Polacy są zbyt głupi, Polacy nie mają pojęcia o niczym, Polacy są zbyt wygodni i tak dalej, tak dalej. Takie bzdury słyszymy często naokoło. Natomiast ci na górze, oni wiedzą wszystko, oni mają kompetencje, oni mają kwalifikacje, oni zostali wybrani do tego, oni są celebrytami, oni mają ten szósty, siódmy zmysł. Szanowni Państwo, Nie, tak łatwo nie jest. Wolność. Ja wracam do wolności. Wolność jest najbardziej istotna. Właściwie wolność, mówię o wolności. My musimy sobie usmysłowić, że my mamy tą wolność negatywną, czyli wolność od czegoś. Wolność od strachu, wolność od wojny, wolność od prześladowań i tak dalej, ale mamy również wolność pozytywną, wolność
wyznania, wolność słowa, wolność ekonomiczną, wolność religijną i tak dalej. I dobrze, i to mamy zapisane w Konstytucji. Czy to jest respektowane, czy nie, to jest inna sprawa. Ale w dalszym ciągu nie ma tego najwyższego stopnia wolności, który byłby realizowany w naszym społeczeństwie. To jest wolność do współdecydowania. Wolność do decydowania o własnym losie. Czyli wolność do samostanowienia. O czym przecież mówi nawet Ewangelia, powtarzam się, o czym mówił w czasie swoich wizyt w Polsce Jan Paweł II i tak dalej. A więc ten najwyższy stopień wolności, wolność do współdecydowania. I tutaj potrzebna jest edukacja. Tutaj jest potrzebna edukacja, potrzebna jest informacja społeczeństwa, że może być lepiej, że może być inaczej, że może być prościej, że może być uczciwiej. Demokracja bezpośrednia. Demokracja bezpośrednia jest systemem żmudnym, jest systemem może nawet nieciekawym, ale jest systemem niesamowicie skutecznym. Poza tym jest systemem, który bardzo sprzyja społeczeństwu i jest bardzo niekorzystny dla polityków, szczególnie tych skorumpowanych. Demokracja bezpośrednia polega na zastosowaniu kilku podstawowych instrumentów. Myślę tutaj o referendum, wiążącym i bezprogowym referendum, i chodzi mi również o instrumenty proceduralne, a więc o inicjatywę obywatelską, która by bezpośrednio prowadziła do rozpisania referendum obowiązkowego i bezprogowego, i z drugiej strony, albo z trzeciej strony, weto obywatelskie, a więc taka forma protestu, legalnego protestu. Funkcjonowałoby to na zasadzie, że zbieramy określoną ilość podpisów, protestując przeciwko jakiejś ustawie, i na podstawie tych zebranych podpisów dochodzi do rozpisania referendum. A więc widzimy tutaj tą sytuację, że to referendum by wynikało z woli narodu z jednej strony, a z drugiej strony należałoby dokonać takich zmian w Konstytucji, aby móc wprowadzić również referendum obowiązkowe. Bo to wcale nie chodzi o to, że partia rządząca może również rozpisać referendum. Trzeba dać obywatelom możliwość, taką możliwość. I to są te podstawowe instrumenty demokracji bezpośredniej. I jeszcze jest jeden instrument, o którym się chętnie zapomina, to są konsultacje. Konsultacje, jeszcze raz konsultacje. Ja już powiedziałem, że demokracja to jest ciągła walka z konfliktem, a konflikty najlepiej rozwiązuje się w ramach konsultacji, w ramach dialogu obywatelskiego. My tutaj w Polsce, w naszej konstytucji, o tym się mówi bardzo dużo, mamy podstawy wprowadzania demokracji bezpośredniej. Tutaj myślę o tym słynnym artykule 4 konstytucji, który mówi, że władza zwierzchnia należy do narodu. I naród sprawuje władzę poprzez swoich przedstawicieli, a więc tutaj jesteśmy przy demokracji parlamentarnej, przedstawicielskiej lub bezpośrednio. Powtarzam, lub bezpośrednio. I to słowo bezpośrednio ma tutaj olbrzymie znaczenie, bo chodzi właśnie o bezpośrednie wciąganie obywateli do procesu politycznego, do procesu decyzyjnego. Efektem demokracji bezpośredniej, funkcjonalnej demokracji bezpośredniej, byłoby przesunięcie decyzyjności, a więc politycznego środka ciężkości z organów partyjno-państwowych właśnie w kierunku społeczeństwa obywatelskiego. Szanowni Państwo, zmiana ordynacji wyborczej, nowelizacja konstytucji i na rzecz wprowadzenia instrumentów demokracji bezpośredniej, to są warunki pożądane, to są warunki konieczne, abyśmy mogli mówić o demokratycznym, funkcjonującym państwie polskim. Oczywiście problemem są również ludzie. Nie możemy zwalać winy tylko na partie polityczne, na organy państwowe, na niefunkcjonującą konstytucję. Ludzie nie zawsze chcą brać odpowiedzialność za siebie. Ludzie nie zawsze chcą brać odpowiedzialność za losy gminy, państwa, bo tak jest wygodniej. Tak jest wygodniej na krótką metę, ale na pewno nie na dłuższą metę. I tutaj ja wracam do mojego tytułowego pytania, szansa czy utopia?
Właściwie na to pytanie każdy z nas musi sobie sam odpowiedzieć. Ja dziękuję Państwu za uwagę i jeśli są jakieś pytania, to jestem do dyspozycji. Słucham. Mam takie pytanie. Panie profesorze, pan wielokrotnie powtarza w swoich wykładach o elitach. Elita to jest człowiek, to przynależący do elity człowiek, który reprezentuje najmądrzejszego, najsilniejszego, najwybitniejszego z narodu. Natomiast ostatnie dwa lata pokazują to, że do tych elit nie należą ludzie najmądrzejszy, najsilniejszy i które reprezentują naród polski, wręcz odwrotnie. Władza wielokrotnie wypowiadała się, że Polską już nie rządzimy i że to nie jest nasz kraj, tylko Polin, albo rząd znajduje się gdzie indziej. Czy pan uważa, że z tą elitą, którą teraz wybraliśmy, w nawiasach mówię, czy można jeszcze wprowadzić tą demokrację bezpośrednio ze względu na konstytucję, bo te wszystkie ustawy, tak jak pan słusznie podkreśla, powinny być zlikwidowane i powinna być jedyną naszą jakby takim wzorcem ta konstytucja. Natomiast te ustawy, tak samo jak w prawie, tak mącą nam w głowie, że nawet te rządzące już nie wiedzą, co podpisują i co robią. To jest pytanie kompleksowe. Tak, pytanie jest takie, czy pan nazywa tą elitą tak w nawiasach, czy tak... Bardzo dobre pytanie. Ja oczywiście, jeśli mówię o elitach, to w warunkach polskich, zresztą nie tylko polskich, to mówię to na pół ironicznie, bo ja w tym sensie nie myślę o jakichś charyzmatycznych postaciach, nie myślę o pozytywnych przywódcach, tylko mówię o elitach, kolokwialnie mówiąc, mówię o tych, którzy się dorwali do władzy. Którzy się dorwali do władzy, którzy wykorzystują swoje stanowiska dla zysku wymiernego i niewymiernego. Zyskiem wymiernym są oczywiście kwestie finansowe i zyskiem niewymiernym jest władza albo dążenie do władzy. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, to jest to właśnie władza. I my często stawiamy znak równości pomiędzy elitą i władzą. I tutaj trzeba to trochę wytłumaczyć, bo co to jest władza? Władza to nie są elity, władza to nie są ludzie, władza to nie są kliki osób. Władza to jest proces. Władza to jest proces dominacji jednych nad drugimi. Dlatego jeśli mówimy o władzy, to my tutaj właściwie błędnie myślimy o tych tak zwanych elitach. Natomiast, dlatego ja zawsze używam słowa władza, mówię tak zwana władza. Władza to jest proces dominacji, czyli można by zadać pytanie, dlaczego ten proces dominacji nie funkcjonuje w odwrotną stronę, czyli dlaczego większość nie decyduje o mniejszości, jak to byłoby na wskroś normalne, tylko na odwrót. Mniejszość decyduje, co jest dobre, a co jest złe dla większości. A wracając do elity, to jest taka kwestia, że na przykład mówimy o elitach partyjnych i tak dalej. To są te osoby, które są w stanie kreować pewien kierunek w polityce, ale ten kierunek on nie musi być dobry, dlatego ta elita, ona pozostaje elitą, tylko że ona wykonuje negatywną negatywną robotę, powiedzmy sobie kolokwialnie. Tak funkcjonują partie polityczne w Polsce i nie tylko w Polsce, one funkcjonują na zasadzie tego, to są partie leninowsko-wodzowskie, czyli funkcjonują w ten sposób, że jest elita, potem są, jest przywódca oczywiście, potem on ma swoją elitę i cały proces decyzyjny w partii to jest po prostu kierunek z góry na dół, prawda? Czyli to, właściwie tą formułę tej partii wodzowski sformułował Lenin, który napisał broszurę pod tytułem o partii proletariackiej nowego typu i on opisał, jak to ma funkcjonować, czyli od przywódcy po masy partyjne i masy partyjne mają wciągać w daną politykę całe społeczeństwo. Partia polityczna, znaczy elita partii politycznej kreuje własną etykę. To jest też, trzeba powiedzieć od razu w cudzysłowie,
Ta etyka to jest pseudoetyka, która się w ogóle różni od tego, co my znamy, co my rozumiemy pod pojęciem etyki. My jesteśmy wszyscy tutaj, tak mi się wydaje, albo prawie wszyscy, nieważne, wychowani w kręgu kulturowym chrześcijańskim. Każdy z nas w pewnym sensie respektuje dekalog, 10 przykazań i tak dalej, i my mamy po prostu tą etykę wrodzoną. Natomiast ta etyka jest ogólnospołeczna, natomiast etyka partyjna, ona jest tworzona sztucznie. Na zasadzie Kali ukraść krowy to jest dobrze, ale jak Kalemu ukraść krowy to jest źle. I potem jest próba po prostu przekazywania tej etyki, przerzucania albo nawet na siłę sugerowania ludziom, że ta nasza pseudoetyka, ona jest dobra. Ale tak nie jest, to nie jest takie proste. Dlatego i tutaj właściwie demokracja bezpośrednia, ona jest bardzo ciekawa pod tym względem, że opiera się na instytucji referendum. A decyzja w referendum, jaka jest decyzja podjęta w referendum? Czy ona jest dobra, czy ona jest zła? Ona nie jest ani dobra, ani zła. Ale ona jest na pewno ogólnospołeczna, ona jest ogólnoetyczna i ona jest obiektywna. Oczywiście zależy od formułowanych pytań i tak dalej, ale generalnie to jest po prostu najlepsza forma podejmowania decyzji. Ja chciałem dopytać, często rozmowa gdzieś... Proszę głośniej. Często w rozmowach z ludźmi, których znam, łatwo jest powiedzieć, jakie są plusy demokracji bezpośredniej związanych z tym elementów takich jak referendum, żywiowy. Natomiast dostaję nieraz pytanie, że to nie jest możliwe, żeby miało same plusy, więc ja zapytam o zagrożenia, czyli jakby o te, czy są jakieś ewentualnie, jakie są, najlepiej na podstawie, jakby to mogło w Polsce wyglądać pod kątem tych zagrożeń demokracji bezpośredniej. Demokracja bezpośrednia, jak każdy, to już mówiłem, jak każdy inny system posiada zalety i wady i ona na pewno nie jest systemem idealnym. Nie jest systemem idealnym, bo nie może być systemem idealnym, nie ma systemu idealnego na świecie. Oczywiście ma wady. Mówi się te dwie tradycyjne wady, to jest proces decyzyjny jest wydłużony. Jest wydłużony w czasie, bo nie może być inaczej. Zorganizowanie referendum i tak dalej, to jest związane jest po prostu z organizacją, z kosztami administracyjnymi i tak dalej. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, mówi się, że to jest system kosztowny. Właśnie dlatego, że to trzeba organizować. Powiedzmy na przykładzie Szwajcarii 3-4 razy w roku. To są wady, które bym mógł bardzo szybko obalić, ale nie chcę ich obalać, to pozostawiam Państwu do zastanowienia. Pozostałe wady, demokracja bezpośrednia może polaryzować, prawda? Jak w Polsce, odpowiadam na Pana pytanie, jak w Polsce jest, społeczeństwo jest polaryzowane w okresie kampanii przedwyborczej, to można sobie wyobrazić, jakby ta polaryzacja wyglądała przy każdym referendum. Z tym się trzeba liczyć. To też można obalić. Następnie problem polega jest też, że jeśli zadajemy jakieś pytanie, czy jesteś za, czy przeciw, to nie ma miejsca dla szarej sfery. Jesteś za albo przeciw, ale przecież ktoś by jeszcze chciał, ale no, powiedzmy przykład bieg emerytalny. Czy jesteś za podniesieniem wieku, czy jesteś przeciw? Ale ktoś może by powiedział, no dobrze, ale można by wypośredniczyć na przykład kobiety o pół roku, a mężczyźni o rok i tak dalej, i tak dalej. Tutaj jest brak możliwości dla tej szarej strefy. I to są te wady, które się najczęściej wymienia, jeśli chodzi o demokrację bezpośrednią. Poza tym, ja nie wiem, czy to jest wada, czy to jest zaleta, ale demokracja bez... Przykład Polski, o co Panu chodziło. Decydujemy o czymś, co jest sprzeczne z prawem europejskim. I tutaj już mamy problem międzynarodowy, bo Unia Europejska powie, halo, o co w ogóle Wam chodzi, Polacy? Przecież
Wyście podpisali układy unijne, a nagle decydujecie o tym, o czym myśmy zadecydowali w Brukseli tak i tak. Także debaty istnieją jak najbardziej. Słucham. Ja bym chciał kilka kwestii, o które chciałbym pana profesora zapytać. Po pierwsze, chciałbym to zrozumieć. Widzimy, jakie mamy elity i nagle powstaje Instytut Demokracji Bezpośredniej. I pan profesor przyjeżdża ze Szwajcarii i próbuje tutaj nas edukować w tym kierunku, bo wiadomo, że bez edukacji nic nie zrobi. Czyli jeżeli ze strony rządu był ten gest, były jakieś pieniądze w tym kierunku, to dlaczego nie są takie oporne, tacy oporne, że powiedzmy rozpowiadają broszury po szkołach podstawowych o demokracji bezpośredniej, a nie by nie zrobię jakiegoś okienka tej telewizji niepartyjnej, no tylko tej telewizji publicznej, żeby ta edukacja wyszła do szerszego grona społeczeństwa. Widzimy, że tutaj nas jest grupka. Zwłaszcza nie ma tutaj zbyt wielu młodych ludzi, na którym trzeba było tą wieść, dobrą wieść dla Polski przekazać. Druga sprawa, to jest takie zasadnicze pytanie, a druga sprawa, uważam, że demokracja bezpośrednia jest jedynym wyjściem dla Polski. Nie ma wad w naszym przypadku. Nie ma czego szukać. Jeżeli chodzi o demokrację szwajcarską, która się rozwijała o tyle lat, i jeżeli te procesy podejmowania decyzji są bardzo długie, no to ja jestem w dobie, ja przechylam się w rozważania Dana Morkisza z Sierpca Prawdy, który mówi, że można tą demokrację całkiem inaczej urządzić w Polsce, ponieważ Polska nie ma czasu na to, żeby zbyt długo się tej demokracji uczy. Trzeba czasu na to, żeby edukować nas, czym ona jest, jakim narzędziem i że ona ma nam służyć w jednym celu, polepszeniu dobrobytu. To jest nasz główny cel. I w związku z tym takie, to od nas zależy, czy kogo będziemy sobie w sojuszach wybierać, to od nas będziemy, komu będziemy pomagać, musimy zadbać najpierw o siebie, prawda? Demokrację bezpośrednio możemy w ten sposób zrobić, że powiedzmy tak, Bogdan Morkisz podpowiada, bardzo ładnie to mówi w swoich programach czarno-biały, wykorzystując na przykład wykorzystując już istniejącą aplikację mObywatel, rozszerzając o pewne dodatkowe instrumenty i odpowiednio mocno ją zabezpieczając, już na tą aplikację poszły ogromne pieniążki. I w momencie, kiedy wybieramy swoich przedstawicieli, tak jak jest powiedzmy w konstytucji, nie czekamy 4 lata, żeby odwołać posła. Wcale to nie musi być tak, że musimy swojego przedstawiciela wybierać na 4 lata. Możemy jednym kliknięciem sobie w aplikację takiemu posłowi odebrać głos, ale mogę odebrać tylko ja, jeżeli na tego posła zagłosowałem. Prawda? To jest jedna sprawa. Troszeczkę się pogubiłem, bo za dużo tego znalazł. W każdym razie mówię tak. Trzeba było tą demokrację zrobić jeszcze lepszą niż w Szwajcarii. Wydaje mi się, że możemy skorzystać na bazie tego. Widzimy, ja bym szukał wady w demokracji właśnie w szwajcarskiej. Czy pan profesor widzi tam wady? Właśnie to są te wady, że trzeba robić co jakiś czas, że trzeba się do tego przygotować, że trzeba na to pieniążki, że trzeba zorganizować komisje wyborcze. A tutaj możemy to całkowicie inaczej zrobić. Możemy mieć pod ręką. Przy czym w sprawach ważnych, wiadomo, no to musi być jakaś ta inicjatywa, musi być jakieś tam weto, musi być to referendum obligatoryjne, musi być bezprogowe. To są sprawy, które zapisane są zmiany w konstytucji, to są obowiązkowe. Demokracja sięga tak samo, w moim rozumieniu, tak samo samorządów, czyli tutaj podobnie działa na bazie samorządów i one mogą ewoluować aż do szczytu. Jednym słowem, pytanie, czy, bo rozumiem, że pan profesor wie, o kim mówię. Tak, tak. No, jednym słowem takie pytanie, czy kierunek, który ten pan Bogdan Morkin mówi na swoich programach od wielu lat, próbuje edukować nas wszystkich tego, czy to jest słuszne? Pierwsza sprawa, Instytut Demokracji Bezpośredniej. To prawda, ten instytut powstał. Ja zostałem poproszony, aby brać udział w pracach tego instytutu, co w niniejszym czynię. Dlaczego
nie powstały inne instytucje? Dlaczego nie mówi się o tym w Sejmie? Dlaczego w mediach? Dlaczego ten instytut ciągle pozostaje właściwie mało znany? Ja na to pytanie nie potrafię panu odpowiedzieć. Niestety. Ja robię co mogę, dlatego przyjeżdżam do Polski, występuję, mam co tydzień w ramach Instytutu wywiady, piszę artykuły i tak dalej. Powiedzmy sobie tak, ten Instytut jest jeszcze ciągle młodą instytucją, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest, ja nie wiem jakie będą losy tego Instytutu na przykład za 2 miesiące. Nie mogę tego powiedzieć. Tutaj trzeba wziąć pod uwagę fakt, że istnieje coś takiego jak realna polityka. Jak ta realna polityka funkcjonuje, ja jako naukowiec nie mam na to wpływu. Ja mogę powiedzieć tylko, że mogę klęknąć na kolana i modlić się jako katolik, żeby ten instytut przetrwał i żeby ta idea była nadal rozprowadzana jak najszerzej. Nie tylko wśród średniego pokolenia, ale również wśród młodych. W ramach tego instytutu napisałem broszurę dla szkół. Ta broszura weszła niestety tylko do szkół na bazie fakultatywnej. Niemniej jednak ona wchodzi do szkół. W tym miejscu muszę podziękować panu kuratorowi Kowalczykowi z Wrocławia, który robi co może, aby to propagować na Dolnym Śląsku. I tutaj serdeczne brawa dla pana kuratora, którego witam serdecznie i dziękuję, że poświęcił swój cenny czas i przybył na to spotkanie. Dlatego trzeba powiedzieć, że może nie ma takiego rozmachu, ale coś się dzieje, coś się zaczyna dziać, bo mogłoby tego instytutu w ogóle nie być. Myśmy ideę demokracji bezpośredniej zaczęli tutaj we Wrocławiu głosić i promować 5 lat temu z panem Jerzym Olenderkiem, który w tej chwili... Ja mam się pokazać? Tak. Który chce lansować ten właściwie tą ideę poprzez stowarzyszenie, które reprezentuje Stowarzyszenie Vitalis. Jest również na sali pani Małgorzata Łabęcka, która się bardzo angażuje. Także nie można powiedzieć, że się nic nie dzieje, coś się dzieje. Niemniej jednak oczywiście tutaj trzeba powiedzieć, że instytut jest ciągle młody. Chociaż słynny polski wiersz, miesz siły na zamiary. Panie kuratorze, pan mnie może poprawić. To jest pierwsze pana pytanie. Następne pytanie brzmi: Szwajcaria. Ja świadomie w moim wykładzie wymieniłem chyba tylko raz słowo Szwajcaria, bo tutaj my nie chcemy nikogo naśladować. Szwajcaria jest dobrym wzorem, dobrym przykładem. Niemniej jednak Polska ma swoją historię, swoją geopolitykę, swoje społeczeństwo, które dąży do tego, żeby być społeczeństwem obywatelskim. Polska ma i Polska powinna mieć swoją koncepcję na wprowadzenie demokracji bezpośredniej. I tu się zgadzam zupełnie z panem, że my czasu nie mamy. Szwajcaria miała na to 7 wieków, a my na to nie mamy czasu. Dlatego możemy wprowadzić pewne elementy demokracji bezpośredniej. O czym ja nie powiedziałem, a pana pytania w moim wykładzie, a pana pytanie mnie do tego sprowokowało, to jest kwestia funkcji demokracji bezpośredniej. Bo z jednej strony to jest współdecydowanie, czyli po prostu proces decyzyjny, gdzie mówiłem o tym kilka razy, gdzie obywatel współdecyduje i obywatel jest współdecydentem, czyli gospodarzem. Nie tylko na szczeblu państwowym, ale również albo przede wszystkim na szczeblu lokalnym, samorządowym, bo demokracja bezpośrednia zaczyna się na dole. Dlatego synonimem demokracji bezpośredniej jest również demokracja oddolna. Dlatego my musimy zaczynać to wprowadzanie, to nie jest nieładne słowo, bo demokracja się rozwija, demokracja się nie wprowadza, ale przepisy się wprowadza na szczeblu samorządowym. Tutaj się zupełnie z panem zgadzam. Lokalna społeczność powinna być bardziej aktywna, ale do tego potrzebne są konkretne
konkretne, lepsze jeszcze, o wiele lepsze jeszcze przepisy niż my mamy, bo my mamy punkty referenda lokalne. To jest zapisane prawnie, tylko że one są blokowane przez wysokie progi procentowe i bardzo krótki czas zbierania podpisów. To jest następna sprawa. Pan wspomniał o aplikacji. I tutaj, wie pan, ja bardzo często, może nie codziennie, ale co tydzień, co dwa tygodnie dostaję od różnych ludzi jakiś genialny pomysł na genialną aplikację. Blockchain i tak dalej. Jak to wprowadzimy, to będziemy mieć demokrację bezpośrednią. Ale halo, halo, stop. Jak ja będę miał aplikację, to ja nie będę miał demokracji bezpośredniej jeszcze, bo ja potrzebuję przepisy prawne do tego. Ta demokracja bezpośrednia musi mieć swoje uzasadnienie w konstytucji czy tam w ustawach i dopiero potem można mówić o tym, jak głosować. Oczywiście, że jest trend, żeby głosować elektronicznie, ale to nie wystarczy. My możemy ćwiczyć, tak to robi e-parlament, próbować, żeby potem być przygotowanymi na to, gdy ta demokracja bezpośrednia by zaistniała w naszym życiu społecznym i politycznym. Niemniej jednak, czy my głosujemy przez podniesienie ręki, czy przy urnie, czy my głosujemy listownie, to jest kwestia drugoplanowa. Najważniejsze jest to, żeby najpierw mieć te przepisy bezpośrednio demokratyczne. To jest kolejna sprawa. Pan mi jeszcze, może nie zarzucił, ale wspomniał, że o tych negatywnych cechach w Szwajcarii. Ja napisałem książkę i doktorat zrobiłem z wad demokracji bezpośredniej w Szwajcarii. Ta książka nazywa się Dysfunkcjonalność szwajcarskiej demokracji bezpośredniej. Ja jestem świadomy tego, że tych wad jest bardzo dużo. Ja wyszukałem te wszystkie wady, ja to analizowałem 3 lata. One są, one istnieją. Dlatego optymiści mówią, że jeśli my byśmy coś takiego robili, to by należało uniknąć tych wad szwajcarskich. Ja się z tym zupełnie zgadzam. Myślę, że wyczerpująco odpowiedziałem panu na pana pytanie.